czym w ogóle jest intermittent fasting? Intermittent fasting to nie jest dieta. Jest to sposób spożywania swoich posiłków. Okres jedzenia przeplatamy okresami postu. Tak naprawdę każdy z nas stosuje intermittent fasting, ponieważ nie jemy, gdy śpimy. W tym filmie skupię się na time restricted feeding, czyli na protokole IF do stosowania codziennego, w którym dzielimy dobę na okres spożywania posiłków, czyli okno żywieniowe, oraz na czas postu, tak zwany fasting. Na temat korzyści ze stosowania postów nagrałem film. Odnośnik do niego znajdziesz gdzieś tutaj na ekranie. O, tu. Okej, no to jak zacząć ten intermittent fasting? Tutaj dużej filozofii nie ma. Po prostu przestajemy jeść. Ale warto pamiętać o pewnych zasadach. O benefitach postu będziemy mówić, jeśli pościmy powyżej 12 godzin. Dlatego musimy podzielić dobę na 12 godzin jedzenia i 12 godzin niejedzenia. Jednakże, czym dłużej pościmy, tym więcej mamy tych korzyści. Dlatego ja radzę zawsze zacząć od 16 godzin. Dlatego najlepszymi protokołami są 16 godzin wzwyż. Natomiast warto zacząć od 14 czy 12 godzin, żeby nie rzucać się na głęboką wodę. Okej, to jak zacząć? Pomijamy po prostu jeden posiłek. Czy to będzie kolacja, czy śniadanie. Obecna literatura pokazuje, że jest lepiej pomijać kolację niż śniadania. Wpływa to bardzo pozytywnie na rytm dobowy. Jednakże, jeżeli nie interesuje Cię rytm dobowy, możesz pomijać śniadania. Ja po prostu nie jestem fanem tego protokołu. Lepiej pomijać śniadania, niż nie pościć w ogóle. Natomiast jeśli masz problemy z tarczycą, czy masz problemy ze snem, no to radziłbym Ci nie pomijać tych śniadań, a właśnie pomijać kolację. Przykład? No, ja mogę podać przykład na własnej skórze. U mnie codziennie to wygląda mniej więcej tak. Zaczynam jeść o 8, a kończę o 14, 15 lub 16. I mam taki IF 16-8 albo 18-6. Dłuższych protokołów raczej nie stosuję. Jeżeli chcę dłużej pościć, to po prostu robię 36 godzin albo 72. Natomiast ważną zasadą jest, żeby nie jeść zbyt późno. Jedzenie zbyt późno negatywnie wpłynie. Czy to na Twój sen, czy na glikemię następnego dnia. Z racji tego ja polecam skończyć jedzenie 4 godziny przed snem. A idąc krok dalej, po prostu jeść, kiedy jest jasno, a nie jeść, kiedy jest ciemno. Jeżeli mamy problemy z glikemią, czy mamy insulinoporność, hiperinsulinemię, czy cukrzycę typu drugiego, no to radziłbym stopniowo wchodzić w posty. Najlepiej pod opieką kogoś, kto na tym się zna. Jeżeli masz problem z tym, aby pościć, warto rozważyć dietę ketogeniczną. Podczas postu naturalnie wchodzimy w ketozę, a gdy już będziemy w ketozie, stosowanie time restricted feeding będzie wydawało się naturalne, bo po prostu nie będziemy chodzili głodni. Aby mieć korzyści ze stosowania postów, nie musisz jeść mniej niż do tej pory. Chodzi o to, żeby Twoje wszystkie posiłki zjeść w krótszym okresie czasu. Nie jeść przez 12 godzin, tylko zjeść je w ciągu 6 godzin, czy w 8, czy nawet w 4. A niektórzy jedzą jeden posiłek dziennie, mając okno jednogodzinne. Jednakże ważne jest to, gdy stosujemy OMAD, czyli One Meal a Day, czyli jeden posiłek dziennie, oraz protokół 24, abyśmy pilnowali tego, co jemy. Gdyż stosując te protokoły, możemy łatwo dorobić się niedoborów. Najczęstsze niedobory to są niedobory białka oraz mikroskładników. Rozumiem, że to jest wygodne jedzenie raz dziennie, natomiast możemy sobie zaszkodzić, dlatego warto pilnować, czy to białka, czy to kalorii, czy to mikroskładników. Sprawdzić, czy spożywamy wszystko, a jeżeli nie, nie bójmy się suplementacji. Lepiej się suplementować, niż mieć niedobory. Początki są trudne. Ciało musi się zaadaptować do tego. Na początku możesz czuć głód, ale on z czasem zniknie. Natomiast jeśli nie zniknie, to warto właśnie spojrzeć, czy to na podaż mikroskładników, czy białka, czy kalorii, czy też elektrolitów, bo niedobór elektrolitów też może wiązać się z głodem. A jaka dieta jest najlepsza do intermittent fasting? No moim zdaniem jest to dieta ketogeniczna, ponieważ już automatycznie jesteśmy w stanie ketozy, a intermittent fasting promuje ketozę poprzez niejedzenie. Natomiast nieważne jaka to będzie dieta,
ważny jest okres postu. Dlatego możesz jeść high carb, low carb, paleo, dieta wegetariańska, weganizm. Ważne, żeby ta dieta była odżywcza, bo pamiętajcie, że celem każdej diety jest odżywienie organizmu, aby optymalnie pracował. Dlatego jak będziemy obżerali się sytem, no to niestety, prędzej czy później się rozjedziemy, stosując posty czy nie. Okej, a co mogę spożywać podczas okresu postu? No sam okres postu to jest właśnie niejedzenie, dlatego nic nie spożywamy. Lecz dozwolone są niektóre napoje. Chodzi to oczywiście o wodę. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody razem z elektrolitami. Wtedy będzie łatwiej pościć, zwłaszcza na początku. Do tego możemy pić kawę i herbatę. Ale pamiętajcie, że bez żadnego cukru, bez żadnych słodzików, bez żadnego mleka czy śmietanki. Jeżeli chodzi o suplementy, spożywajmy je raczej w oknie żywieniowym, żebyśmy nie martwili się, czy ten suplement wyrzuci mnie z postu, czy ten wyrzuci. Spożyjmy je do posiłku i wtedy nie będzie żadnego problemu. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!